Drogie dzieci, posłuchajcie teraz bajki o rybaku i złotej rybce. Nad brzegiem morza mieszkał stary rybak z żoną. Żyli w biedzie. Ich chata była zniszczona i zaniedbana. Staremu rybakowi brakowało już sił, więc nie wypływał w morze na wielkie połowy, tylko codziennie rano wychodził z wędką nad morski brzeg, żeby złowić parę drobnych rybek. Jego żona, kłótliwa i zła kobieta, niezbyt lubiła pracować i nieustannie skarżyła się na swój los. Wypominała mężowi jego biedę, niezaradność i starość. Pewnego dnia, jak zwykle, rybak zarzucił z nadmorskiej skały swą wędkę do wody. Długo nie udawało mu się nic łowić. Wreszcie, gdy tracił już siły i nadzieję i gdy postanowił, że to ostatni w tym dniu rzut wędką, złowił maleńką i piękną złotą rybkę. Nigdy podobnej nie widział. Ona zaś przemówiła do rybaka ludzkim głosem, błagając go, aby darował jej wolność. Stary rybak był poczciwym człowiekiem, choć bał się wracać do domu z połowu bez żadnej zdobyczy, ulitował się nad piękną, złotą rybką. I postanowił, że wypuści ją z powrotem do wody. Wdzięczna rybka obiecała, że w zamian za wolność spełni trzy życzenia rybaka. Ale on nie oczekiwał wdzięczności, nie liczył na bogactwa i zaszczyty. Uważał po prostu, że piękna, niezwykła rybka powinna być wolna. Gdy jednak rybak wrócił tego dnia z połowu bez ryb, jego kłótliwa żona zrobiła mu awanturę. On zaś, aby usprawiedliwić się, opowiedział jej o złotej rybce i o obietnicy, jaką mu złożyła. Żona nie wierzyła w tę opowieść. Uważała, że jej mąż jest wielkim niezdarą, który zbytnio lituje się nad wszystkimi zwierzętami, i dlatego wypuścił do morza rybkę, która najpewniej nie była wcale niezwykła. Aby się jednak upewnić, postanowiła wypróbować czary złotej rybki i poleciła rybakowi, żeby poszedł nad morze i przedstawił rybce pierwsze życzenie. Stary rybak, nieśmiały i zawstydzony, udał się nad morze. Wezwał złotą rybkę, a gdy przypłynęła, przekazał jej życzenie żony. Zapragnęła ona nowego cebrzyka do prania. Rybka nie okazała zdziwienia tym żądaniem. Obiecała, że zgodnie z przyrzeczeniem natychmiast spełni to życzenie. Rybak, uspokojony tym zapewnieniem, wrócił do domu. Na środku izby zobaczył przepiękny, nowy cebrzyk do prania. Obok stała żona i ze zdumieniem kręciła głową. Teraz i ona uwierzyła, że złota rybka ma czarodziejską moc i potrafi spełnić każde życzenie. Postanowiła więc, że nie zadowoli się najpiękniejszym nawet cebrzykiem do prania. Nakazała mężowi, aby ponownie udał się nad morze i przedstawił rybce jej następne życzenie. Tym razem zażądała pięknego domu, który miał stanąć w miejsce ich ubogiej chatki. Krzyczała bardzo głośno, wygrażała patelnią i domagała się, aby jej mąż biegł co tchu do złotej rybki. Stary rybak z wielką niechęcią powędrował nad morze. Ponieważ był dobrym,
skromnym i uczciwym człowiekiem, bardzo się wstydził zachłanności swojej żony. Obawiał się, że rybka uzna, iż jest zbyt chciwy i natrętny. Bał się jednak swojej kłótliwej żony, więc wezwał znowu rybkę i bardzo się usprawiedliwiając, przedstawił jej następne życzenie swej żony. Rybka obiecała mu, że na miejscu starej, ubogiej rybackiej chaty stanie w okamgnieniu nowy, piękny i wygodny dom. Gdy rybak wrócił na wzgórek, gdzie stał jego dom, przekonał się, że rybka spełniła życzenie. Przed nowym domem stała jego żona i hałaśliwie wyrażała swoje niezadowolenie. Okazało się, że piękny nowy dom jest dla niej zbyt skromny. Domagała się więc stanowczo, aby stary rybak ponownie udał się do złotej rybki i zażądał od niej spełnienia trzeciego życzenia. Teraz miał to być pałac godny króla. Rybka wysłuchała prośby i choć niezbyt chętnie spełniła takie to życzenie. Gdy staruszek wrócił z nadmorza, przemieniona w damę żona wezwała go przed swoje oblicze. Zachowywała się jak królowa. Siedziała na tronie w bogatych szatach i z dumną miną, a obok niej stali dworscy dostojnicy. Powiedziała rybakowi, że ponieważ jest biedny i stary, nie ma dla niego miejsca w tym pięknym pałacu. Rozkazała mu, aby natychmiast sobie poszedł i już nigdy więcej nie ważył się pokazywać jej na oczy. Zrozpaczony i załamany rybak ze łzami w oczach opuścił pałac. Na drogę nie dostał nawet kromki chleba. Strażnicy przy pałacowej bramie poszturchiwali go, wyśmiewali się z niego i krzykiem nakazywali, aby wynosił się czym prędzej i nie śmiał więcej przekroczyć progów pałacu. Biedny stary rybak nie wiedział, co z sobą począć. Powędrował więc na brzeg morza, wezwał po raz ostatni złotą rybkę i opowiedział jej o przemianie żony w królową i o swoim nieszczęściu. Wytłumaczył jej także, że bogactwo, którym obdarowała jego żonę, nie służy dobremu celowi i stało się dla niego źródłem cierpienia. Poprosił złotą rybkę, aby spełniła jeszcze jedno życzenie, które tym razem on wypowie. Aby zniknął przepyszny pałac i jego bogactwa, a on sam mógł ponownie zamieszkać z żoną w ubogiej rybackiej chacie. Niegodziwość żony rybaka oburzyła złotą rybkę. Wzruszona ciężkim losem poczciwego staruszka postanowiła wymierzyć sprawiedliwość. Obiecała więc, że spełni wypowiedziane przez rybaka życzenie. Tak też się stało. Zniknął przepyszny pałac, dworzanie, służba i strażnicy. Zniknęła zła wystrojona w najdroższe szaty władczyni. Gdy rybak wrócił na pagórek, gdzie znajdował się jego dom, ujrzał swoją ubogą chatę, a w niej krzątającą się żonę. I znów wszystko było tak jak dawniej. Każdego ranka rybak z wędką na ramieniu udawał się nad morze na połowy, a w chacie gospodarowała jego żona. Koniec.